Cześć kochani, nazywam się Magdalena, jestem wizażystką i serdecznie witam Was w dzisiejszym odcinku. Tematem dzisiejszego odcinka, kochani, to będzie makijaż wykonany kosmetykami z drogerii. W zeszłym tygodniu byłam na evencie zorganizowanym przez markę L'Oreal i markę Maybelline i mam tutaj taką pełną torbę nowości kosmetycznych, które trafią do drogerii już w marcu, czyli jak oglądacie ten film, to one już na pewno na półkach sklepowych są. Będę starała się wykorzystać tylko i wyłącznie te oto produkty. Jeżeli mi czegoś zabraknie, będę się posiłkowała innymi kosmetykami, również dostępnymi w drogerii. Więc jeżeli interesuje Was ten temat i jesteście ciekawi, co takiego kryje się w tej oto wielkiej torbie, to zachęcam Was do dalszego oglądania. I teraz zastanawiam się, od czego zacząć. Myślę, że zacznę od twarzy dzisiaj, niestandardowo. I mam tutaj dwa podkłady. Podkład True Match z L'Oreala i podkład Maybelline. Ten podkład znam, kiedyś go używałam i akurat dostałam kolor, który niekoniecznie zgadza się z moim odcieniem skóry, ze względu na to, że już tam zabrakło tych takich bardzo popularnych odcieni, więc odkładam go. Możliwe, że będzie on do rozdania. I tutaj mam drugi podkład. Tego podkładu nie znam. Jest to Fit. Jestem go bardzo ciekawa, więc na pewno dzisiaj użyję tego podkładu. Nie mam tutaj bazy, więc użyję bazy marki Maybelline. Jest to baza Master Prime, która niweluje rozszerzone pory i nakładam ją w strefę, gdzie mam rozszerzone pory. To jest taki trochę odpowiednik mojej ulubionej bazy z Benefito The Professional i nakładamy podkład. Nigdy chyba nie miałam podkładu, jest zaplombowany, żeby nie było, że go używałam. Wszystkie kosmetyki, które dzisiaj są, będę używała pierwszy raz, więc są to dla mnie wszystko nowe rzeczy. Ja już Wam zdradziłam na Instagramie, że ja dawno nie używałam podkładów drogeryjnych, więc tak naprawdę nie wiem, czego mam się spodziewać. Ma bardzo słabe krycie, więc myślę, że muszę sięgnąć po większą ilość produktu. Kolor jest przepiękny. Bardzo ładnie się wtapia w odcień mojej skóry. W internecie znalazłam informacje na temat tego podkładu. Fit Me to płynny podkład marki Maybelline. Dzięki kremowej formule podkład idealnie się rozprowadza. Podkład ujednolica koloryt skóry, wygładza ją i pozostawia zmatowioną, niweluje widoczność porów. Przeznaczony szczególnie do skóry normalnej i tłustej. Bardzo ładnie wygląda na buzi, muszę przyznać. Tylko niestety bardzo dużą ilość trzeba go nałożyć. Już nakładam trzecią porcję, że tak powiem, tego podkładu. Czy wygładza on? Ciężko mi powiedzieć, nie widzę wygładzenia. Widzę rzeczywiście ujednolicone kolory skóry. Podkład nie ma zapachu. Ale czuć taką, wiecie co, lekką formułę. Fajnie, że czuć taką lekką formułę. Ja jestem trochę przyzwyczajona do mocniejszego krycia, więc może dlatego. Ale ładnie wygląda. No niestety tutaj mam jakieś takie dziwne historie i on mi tutaj tego nie przykrył. I nie przykrył mi tutaj okolic nosa. Zaraz sobie doklepię to. No i teraz wygląda ładnie, bo
pokażę Wam się z bliska. Jednak tutaj nałożyłam kolejną warstwę, ja nadal widzę te moje niedoskonałości. Ale kolor jest rzeczywiście ujednolicony, kolor skóry i wygląda fajnie. Niestety nie mam korektora Infallible, ponieważ zabrakło go podczas tego eventu, więc mam dwa korektory na pocieszenie Fit Me marki Maybelline. I mam tutaj dwa odcienie. Jeden to jest odcień 20, drugi odcień 03. 03 to jest bardzo, bardzo, bardzo jasny kolor. I myślę, że on może posłużyć jako baza pod cienie, żeby te cienie wybić. A drugi, ta 20, to jest bardzo ładny żółty odcień i jego użyję pod oczy. Nie znam tego korektora również. Zaraz zobaczymy, co o nim piszą w internecie. Korektor do twarzy Fit Me od marki Maybelline idealnie kryje wszelkie niedoskonałości. Może być stosowany punktowo, więc ciach, ciach, robimy punktowo. On jest troszeczkę ciemniejszy chyba niż podkład, więc będę musiała się posiedzieć tamtym jaśniejszym odcieniem, żeby troszeczkę rozjaśnić jego koloryt. Biorę korektor ten jasny, który ma odcień 03 i dokładam go w te miejsca. Może zrobię sobie troszeczkę takie kontrowanie już na mokro. Nałożę go również o. Jest bardzo jasny. Oj, nie wiem, czy nie jest za jasny. Zobaczymy. To jest, kochani, eksperyment. Wszystko dla mnie dzisiaj. Są wszystko dla mnie nowe rzeczy. Nowe kosmetyki, których jeszcze nie używałam, więc jestem bardzo ciekawa, co takiego wyjdzie nam podczas tego testu. Niekoniecznie mi się podoba, jak on wygląda pod oczami, szczerze powiem. Jeszcze to klepię, zobaczę, może troszeczkę dołożę jeszcze tego korektora ciemniejszego, żebym mogła tutaj te moje okolice pozakrywać. I tak wygląda ten korektor, zobaczcie. Mam wrażenie, że zakrył mi w końcu te takie niedoskonałości, które niestety podkład mi nie przykrył. Czas teraz utrwalić to wszystko. Mam wrażenie, że podkład delikatnie, minimalnie, dosłownie się utlenił. Nadal wygląda ładnie, ale jest odrobinę ciemniejsze. Bierzcie to pod uwagę. I teraz będę nakładała puder. Puder Infallible Magic Loose Powder. I to jest puder transparentny, ale zawiera on w sobie lekko niebieski pigment, co jest bardzo, bardzo zaskakujące. Puder ma wykończenie satynowo-matowe. Ten niebieski pigment podobno na początku jest widoczny, ale później on zanika i on bardzo ładnie dopasowuje się do twarzy. Także zobaczymy, co on mi zrobi z tą moją twarzą. Doklepię korektor i upewniam się, że mi się nie zebrał w moich liniach, zmarszczkach mimicznych i nakładamy pod oczy. Trochę się boję go, ale okej. Trzeba dać mu szansę. Rzeczywiście widzę niebieski pigment. Będziemy obserwować, co będzie się działo za chwilę. Wklepuję strefę T. Nie wiem, mam wrażenie, że on podkreślił mi moje zasinienia pod oczami. To nie jest na plus oczywiście. Fajne w tym pudrze jest to, że siteczko jest tylko na 1/4 powierzchni albo na 1/6 nawet powierzchni opakowania, że ten puder nie będzie nam się tak mocno wysypywał z tego pojemnika. I wklepuję ten puder na całą resztę twarzy. Staram się już teraz nałożyć minimalną ilość produktu. Widzicie, co on
przepięknie zminimalizował mi moje pory. Ja w ogóle ich nie mam. On wygładził mi przepięknie, cudownie pory. Ja w ogóle nie mam porów. Nic. Po prostu nie mam ich. Ale brzydko wygląda w liniach mimicznych. Tu brzydko wygląda. Oraz pod oczami. Mam wrażenie, że bardzo mi podkreślił tutaj linie mimiczne. No ale to, co tutaj się stało, to jest po prostu obłęd. To jest bajka. Ja nie mam porów. Boże. Naprawdę. To jest Magic. Jak on się tam nazywa, ten puder? Magic Loss Powder. Naprawdę. To będzie bardzo dobry puder do stosowania miejscowo-punktowo, ale nie pod oczy. Ja mam wrażenie, że on podkreślił mi tutaj tę moją dolinę łez. Nie wiem, czy widzicie to, ale mi się to nie podoba. Nie wiem, czy to jest wina korektora. Korektora też nie znam. Nałożyłam chyba ze 3 warstwy tego korektora, żeby zakryć to, na czym mi zależało, żeby nie było widać. I pod oczami wygląda źle. Ale to, co zrobił z porami, to jest mistrz świata po prostu. To jest po prostu geniusz. No zobaczymy, jak on później się będzie zachowywał. Na razie bardzo mi się podoba. Nie podoba mi się pod oczami, a podoba mi się tutaj. Nie mam tutaj żadnego produktu do konturowania. Mam 2 palety cieni. 2 nowości. Paleta jedna z L'Oreala, która pachnie jagodami. Oraz druga paleta, która pachnie cytrusami. I teraz zastanawiam się, którą z nich użyć. Ta do mnie bardziej krzyczy i przemawia. Ta zaś jest wersją limitowaną i ona posiada, kochani, tak jakby produkty do konturowania, więc muszę chyba użyć 2. Tą użyję jako produkty do konturowania. Z kolei po tą sięgnę, jeżeli chodzi o makijaż oczu. Dostałam zepsutą paletę. Odpadło mi to. Nie szkodzi, jakoś sobie skleimy. Ale rzeczywiście... Ojejku, paletka przepięknie pachnie. Rzeczywiście pachnie cytrusami. Jest to bardzo, bardzo piękny, przyjemny zapach. Bardzo mam wrażenie, że gramatura tych cieni to jest po prostu śladowa ilość. Zobaczcie, to co mi odpadło. Jakie to jest cieniutkie. I tutaj znajdują się właśnie cienie, czyli widzicie po prostu, jakie to jest... Gramatura tych cieni jest bardzo, bardzo uboga. Nie mam pojęcia, ile ta paletka kosztuje. No ale okej, dobra. Zrobimy nią konturowanie. Sięgam po ten odcień Sweet Tea. Pięknie pachnie. I robimy konturowanie. Jako produkt do konturowania bardzo ładny kolor ma. Jest to taki neutralny odcień. I bardzo, bardzo ładny odcień, ale ja wiem, czy się dobrze go rozprowadza, no. Spróbuję wykonturować tym produktem również nos. Sięgam po pędzelek z Hulu. Wiecie co, chciałam teraz sprawdzić cenę tej palety, żeby Wam przekazać taką informację. A cena tego produktu to 25 zł, więc jest to przystępna cena. Można zapłacić za taką paletkę, za taką jakość. 25 zł, więc myślę, że jak za tą cenę, to jest ok. Ok, twarz już mam wykonturowaną. Szukam teraz inspiracji odnośnie różu. Nie mam tutaj żadnego różu. Zobaczymy,
ten cień, czy mi się uda nałożyć na pędzelek bardzo malutki cień, który się nazywa Coral Punch. To jest ten drugi kolor i może mi się go uda nałożyć na pędzel, żebym mogła go nałożyć na policzki. No mam, wiecie co, wrażenie, że troszeczkę jak trzymam ten produkt w ręku, tą paletę, to co mi się tutaj zrobiło, ta jakość po prostu tego plastiku i to wszystko tak, jakbym trzymała po prostu zabawkę dla dziecka, no. No tak niestety jest. Nałożyłam troszeczkę tego różu. Okej. I nadmiar ściągam pędzelkiem. I teraz nałożę rozświetlacz z tej palety. On ma takie w sobie drobinki. Zapach jest przepiękny. On ma takie w sobie drobinki, ale ja widziałam, jak dziewczyny na evencie miały go nałożone na kości paliczkowe i wyglądał jak rozświetlacz Fenty. Co ja tutaj widzę? Postaram się wydobyć moc tego rozświetlacza. Chociaż tak naprawdę tej mocy ja tutaj nie widzę. Dam mu szansę i nałożę go na zbliżony pędzelek. Psiukam wodą termalną. Zobaczymy. No już troszeczkę lepiej to wygląda. Może spróbuję palcem nałożyć. No jak palcem nałożyłam, to teraz widzę rozświetlenie. Ale naprawdę jest to bardzo suchy produkt i ciężko go nałożyć na skórę twarzy, ponieważ się nakładają same drobinki i ciężko uzyskać jest ten efekt glow. Nie wiem, czy widać to. Mam wrażenie, że widzicie przepiękną tylko poświatę tafli. Dobrze, no twarz już mam w sumie przygotowaną. Teraz może przejdę do malowania brwi. I mam tutaj dwa produkty. Dwa produkty, jeden od Maybelline i drugi produkt od L'Oreala. I tak naprawdę ten produkt wzięłam z braku laku, ponieważ Tattoo Brow posiada tylko dwa odcienie. Jaśniejszy to był taki bardziej ciepły odcień, więc dlatego wybrałam chłodny ton o ciemniejszej kolorystyce, więc na pewno ten produkt będzie idealny dla Was do rozdania. Mamy tutaj taki produkt, który nazywa się Unbelievable Brow w kolorze Chatan 104. On, kochani, posiada taki aplikatorek jak szminka, jak pomadka. Jest to bardzo chłodny odcień. I jak go możemy nakładać? Nakładamy go albo bezpośrednio tym aplikatorem. Mamy również tutaj dołączony pędzelek do zestawu. Pędzelek, który zawiera w sobie spiralkę, szczoteczkę oraz produkt idealny pędzelek do nakładania brwi. Jest napisane na opakowaniu, że trwałość tego produktu gwarantują nawet do 2 dni. Nie wiem, co to znaczy. Czy to znaczy, że po zmyciu makijażu nadal on będzie, czy nie da się go zmyć, czy on tak farbuje włosy i skórę, że pozostaje na skórze, na włoskach, tak jak henna? Nie wiem, przekonamy się. I będę go nakładała bezpieczniej, na pewno nie tym aplikatorem, ponieważ ja bardzo bym chciała starannie wyczesać i wyrysować moje brwi. Zobaczymy, co ten produkt potrafi. Nałożę go najpierw na rękę tutaj. Mam nadzieję, że z ręki mi się zmyje. Trzymajcie kciuki za to. I tym pędzelkiem będę aplikować go na brwi.
Ma specyficzny zapach. Jest bardzo ciemne. Jest bardzo ciemne. Ja wziąłam jeden z najjaśniejszych odcieni. Ale już widzę, że dla mnie jest bardzo ciemne. Wiecie co, ten produkt bardzo mocno utrwala brwi. Mam wrażenie, że one są takie właśnie utrwalone jak po zastosowaniu jakiegoś żelu do brwi, więc jest to fajne. Ale kolor uważam, że jest za chłodny. Taki szary wyszedł. I tak prezentuje się pomalowana brew. Ja już takiego efektu w malowaniu brwi nie lubię, ja lubię bardziej naturalny efekt, ale na pewno ten produkt znajdzie swoich zwolenników. On jest bardzo fajny, plastyczny, łatwo się go aplikuje i bardzo miło rozprowadza, więc jest na plus. Teraz wykończę sobie drugą brew i za chwilę do Was wrócę. Makijaż brwi już mam skończony i napracowałam się, żeby wytrzeć produkt z wewnętrznej części brwi, tak żeby wyglądały one bardzo naturalnie w tej części. I teraz z tego efektu jestem zadowolona. Przejdziemy teraz do makijażu oczu, a makijaż oczu będę wykonywała tą przepiękną paletką Very Much Love z L'Oreala i wygląda ona naprawdę pięknie. No to już nie będę się rozgadywała, będę po prostu po kolei sięgała po cienie, które mi się najbardziej podobają i coś z tej palety sobie stworzymy. Dobrze, no to zaczynam może od nałożenia cienia na załamanie powieki. Staram się teraz wklepać korektor, który mi się tutaj zrolował na powiece, więc dajcie mi jeszcze chwilę. Okej. I nakładam cień na załamanie powieki. Nie miałam nigdy cieni z L'Oreala, więc tak naprawdę nie wiem, czego mam się spodziewać. Pigmentacja jest w miarę okej. Nie są to cienie na pewno, którymi sobie zrobimy krzywdę, ponieważ pigmentacja nie jest tak mocna jak na przykład w paletce ostatniej, którą testowałam. No pachnie dosyć intensywnie, ale tak naprawdę nie jest to zapach, który uwielbiam. No ale okej, skupmy się tutaj na makijażu oczu. Przyjemnie się pracuje tą paletką. Ten cień bardzo ma ładny kolor. Idealny jako cień przejściowy. To jest taki beż, ale z nutką delikatną takiego ciepłego różu. Bardzo ładnie się blendują. Od razu tworzą chmurkę, więc jest fajnie, zobaczcie. Z bliska jak to wygląda. Sięgam teraz po odcień taki bordowy i nakładam go w zewnętrzną część górnej powieki. Ta paletka, myślę, mimo tej swojej ciekawej kolorystyki, bardzo fajnie sprawdzi się przy makijażach dziennych, ponieważ naprawdę pigmentacja nie jest powalająca, ale bardzo szybko się pracuje tymi cieniami. Więc na szybki dzienny makijaż jest jak najbardziej na tak. Cały czas użyłam tego samego cienia. Jest to takie bordo. Dokładam. Blenduję. I cały czas robię to tym samym pędzelkiem, czyli to jest pędzelek z Eva228. Na środkową część powieki nałożę teraz cień taki
brzoskwiniowy. I robię to za pomocą płaskiego pędzelka z zalewy 2, 3, 4. Nakładam ten cień tylko na ruchomą powiekę, na centralną jej część. I rozcieram teraz granicę poprzednim pędzelkiem, nie nabierając już żadnego produktu. I teraz sięgam po ciemny brąz. Nakładam go w zewnętrzną część ruchomej powieki. I schodzę również na dół. Cały czas rozcieram granicę. Sięgam teraz po ten drugi cień, czyli to był ten odcień taki bordowy i rozcieram właśnie tę zewnętrzną część tego ciemniejszego brązu. Te cienie jak najbardziej do dziennego makijażu się nadają. Szybko się je rozciera. Nie widzę tu żadnego osypu, więc jestem na tak. Ok, teraz muszę rozświetlić sobie wewnętrzny kącik i będę aplikowała taki najjaśniejszy odcień z tej palety. Mam taką różową poświatę. No, ten odcień niestety ma dużo drobin. I łączę go tutaj ładnie na górnej powiece. Szkoda, że nie ma żadnego jasnego matowego cienia, ale zobaczymy w tej drugiej palecie, czy taki kolor mamy. I mamy taki odcień, więc posiłkuję się cieniem z tej palety drugiej, czyli Sanes. Jest taki bardzo jasny, beżowy cień. On nawet troszeczkę wchodzi mi w taki żółty ton i tutaj rozjaśniam tutaj ten kącik taki. Rozcieram resztką tego produktu tutaj granicę. I co damy na dolną powiekę? Jest to taki jeden kolor, który mi się podoba. No, mianowicie chodzi o taki fiolet. Zobaczymy. Dokładam teraz ciemnego brązu tutaj na zewnętrzną część dolnej powieki i łączę górę z dołem. Sięgam teraz po bordowy cień i będę tutaj jeszcze aplikować go na zewnętrzną część mojego oka. Będę budowała nasycenie koloru. Teraz po pierwszy cień sięgam i rozcieram granicę. Czyszczę sobie zewnętrzną część beżowym cieniem z poprzedniej palety. Rozświetlę jeszcze bardziej ten wewnętrzny kącik, nakładając ten cień może zbliżonym pędzelkiem. Może będę miała lepszą przyczepność tego cienia, ponieważ on jest bardzo taki sypki i drobinkowy i ja go po prostu nie widzę. Nie podoba mi się ten cień tutaj w wewnętrznym kąciku, dlatego sięgam po ten rozświetlacz z tej palety. Zobaczymy, jak on będzie wyglądał i będzie się prezentował w tym wewnętrznym kąciku. Jest troszeczkę lepiej, ale efekt wow to nie jest. Niestety te cienie
posiadają naprawdę takie spore drobiny, które po prostu latają po całej twarzy i nie chcą się przyczepić do konkretnego, w konkretne miejsce. Może bardziej zbity pędzelek wezmę, zobaczymy. Nałożymy to może taką kulką zmoczoną. O, no jest troszeczkę lepiej. I teraz ten cień wyszedł mi taki metaliczny. Jest widoczny, więc jak najbardziej, najbardziej mi się to podoba. Staram się z niego wydobyć jak najwięcej. Nie mam tutaj żadnego eyelinera, ale mam tusz do rzęs, a mianowicie mam 4 tusze do rzęs i narysuję sobie kreskę sięgając po któryś z tych tuszy. Mam tutaj 3 produkty z Maybelline, tusze o różnej kolorystyce. Jest czarny, niebieski i taki brązowo-bakłażanowy oraz tusz wodoodporny z L'Oreala. I ten tusz jest bardzo ciekawy ze względu na to, że posiada on szczoteczkę, która się zgina. Pokaż się, zegnij się, kochana. O, która ma być łatwa w aplikacji. Oraz ten tusz jest niby wodoodporny, ale można go zmyć ciepłą wodą, więc jestem bardzo ciekawa, jak będzie się go zmywało. Na pewno Wam dam znać na Insta Stories, może tutaj pod filmem napiszę krótką informację, jak zmywałam ten tusz. A tymczasem biorę sobie tusz, kochani, w kolorze tym takim bakłażanowym. Sięgam po płaski pędzelek skośny i będę aplikować go na wzdłuż linii rzęs. On posłuży mi jako eyeliner. Nie będę wyciągała jaskółki. Zagęszczam po prostu tylko linię moich rzęs. Linię rzęs zagęszczam również na dolnej powiece, ale robię to tylko do 1/3 długości mojego oka. I kreseczkę rysuję dosłownie wzdłuż samej linii rzęs. Rzęsy tuszuję tuszem z L'Oreala. Sobie wygnę go, zobaczymy, czy rzeczywiście zgięta szczoteczka ułatwi mi aplikację tuszu. Rzęsy się trochę posklejały i teraz ciężko mi stwierdzić, czy dlatego, że tusz jest nowy. No pewnie tak jest. Staram się te rzęsy pooddzielać. Zaraz wytuszuję drugie oko, ale tak sobie pomyślałam, że może dolne rzęsy wytuszuję tą maskarą w kolorze bakłażanowym. Sprawdzimy, czy będzie widoczny ten kolor. Ok, wytuszuję teraz drugie oko i do Was wracam. Kochani, zostały mi już tylko usta i produktów do ust mam tutaj naprawdę sporo, więc zastanowię się teraz, co nałożę. Mam nowość z L'Oreala, pomadkę Ultra Matte Liquid Lipstick w kolorze takim nudziakowym, która przepięknie pachnie czekoladą. Mam pomadkę, którą już znam z Maybelline w kolorze 60. Nowość z Maybelline, pomadka czerwona o takim satynowym wykończeniu oraz 2 nowości z L'Oreala. Jest to taki właśnie czerwono-różowy odcień oraz taki brąz, nudziak, taki bardziej podchodzący pod brąz. Myślę, że ta pierwsza jak najbardziej będzie mi tutaj pasowała. Zresztą jestem jej tak naprawdę bardzo ciekawa, jak ona wygląda na ustach. Jest to odcień 848. Ojej, ale przepięknie pachnie. Ojej, jak ona przepięknie pachnie.
Przepięknie pachnie ta pomadka, przepięknie. Jak taka, jak takie kakałko z wanilią. Kolor też mi się bardzo podoba. Ciekawa jestem, czy jest to produkt zastygający. Na razie czuję go na ustach. To się za chwileczkę okaże. Makijaż jest już skończony, więc czas na takie krótkie podsumowanie tego, co tutaj mam na twarzy. Przyjrzyjmy się bliżej, jak to wszystko wygląda. Podkład wygląda bardzo ładnie, jednak nie jest to formuła dosyć intensywnie i mocno kryjąca. Czuję mocny taki efekt matowy skóry, ale tak naprawdę nie wiem, czy jest to spowodowane podkładem, czy pudrem, ponieważ te dwa produkty mam na sobie po raz pierwszy, ale efekt mi się podoba. Nie jestem przekonana co do korektora, ze względu na to, że ja cały czas widzę zasinienie pod oczami i też ciężko mi jest stwierdzić, czy jest to wina pudru, który ma w sobie niebieskie pigmenty i on wybił mi te pigmenty zasinione spod tego korektora, czy jest to po prostu korektor, który przy pudrowaniu nagle okazuje się, że taki kryjący nie jest. Jeżeli używałyście tego korektora Fit Me, to koniecznie dajcie mi znać, jak on u Was się sprawdza. Co my tutaj, kochani, mamy dalej? No, produkty do konturowania wyglądają bardzo naturalnie. Jest to ta paletka, która pachnie właśnie tak cytrynowo. Wyglądają bardzo ładnie, bardzo delikatnie, bardzo naturalnie. Rozświetlacz, pozwólcie, że przemilczę to. Nie jest to efekt, który ja lubię w rozświetlaczu. Ja tu ewidentnie widzę drobinki i sami widzieliście, że musiałam naprawdę tutaj się wysiedzieć, żeby cokolwiek z tego rozświetlenia wydobyć. Co my tutaj mamy? Produkt do brwi. I on bardzo mi przypomina produkt do brwi z Make Up For Ever. Ten taki w tubce Aqua Brow. Raz, że kolorystycznie bardzo jest podobny odcieniem do numeru 10 oraz formułą, bo tamten produkt właśnie wyciskało się z tej tubki i też był dosyć taki rzadki, a ten produkt do brwi jest dosyć rzadki, więc fajnie, że w zestawie jest dołączony pędzelek oraz szczoteczka, które tak naprawdę bardzo się przydają i bez tego nie nałożyłabym tego produktu, bo nie wyobrażam sobie nałożenia go tak precyzyjnie tym właśnie aplikatorem, który wygląda jak aplikator do błyszczyka bądź pomadki do ust. Jeżeli chodzi o paletę cieni Very Much Love, to ja jestem jak najbardziej na tak. Jest to paleta, którą sobie krzywdy nie zrobimy i każdy laik makijażowy będzie mógł bardzo łatwo zrobić sobie nią ładny makijaż. Cienie się ładnie ze sobą łączą, ładnie się blendują i ten makijaż jak najbardziej wygląda jak taki ładny makijaż dzienny. To jest fajna paletka do właśnie makijaży dziennych. I teraz, kochani, czas na tusz do rzęs. I teraz podsumujmy tusz do rzęs. Efekt końcowy mi się bardzo podoba. Zazwyczaj nowe tusze mają to do siebie, że rzęsy się sklejają. Tak mam z każdym tuszem, więc ciężko mi teraz określić, jak mi się nim pracowało. Ja jestem zadowolona z efektu i widzę, że te rzęsy są ładnie podkreślone. Ciekawa jestem właśnie tego sposobu zmywania na ciepłą wodę. Na pewno go wypróbuję. Mamy teraz tusze do rzęs, maskarę z Maybelline. Na dolną powiekę użyłam maskarę w tym właśnie takim brązowo-bakłażanowym odcieniu. Nie widzę tak naprawdę tutaj różnicy, czy to jest odcień czarny, czy to jest odcień brązowy. Myślę, że one fajnie się sprawdzi przy letnich makijażach, gdzie chcemy troszeczkę uzyskać mniejszą intensywność koloru naszych rzęs. I została pomadka. Mogę tylko tą pomadkę podsumować, którą właśnie mam na ustach. Zastygła już trochę na moich ustach, ale nadal czuję takie lekkie lepienie się. Pod filmem napiszę Wam, jak ona się zachowywała po kilku godzinach. Zjem sobie jakiś owiadek i dam Wam na pewno znać. Został nam już tylko puder.
I kochani, ja jestem zadowolona z tego, jak on wygląda na mojej buzi. Jeszcze tak naprawdę nie wiem do końca, co ściąga mi troszeczkę tutaj twarz, bo delikatne ściągnięcie czuję, czy to jest ten podkład Fit Me, czy to jest ten puder. Jak na razie puder bardzo mi się podoba, zakrył moje pory i to jest po prostu chyba hicior. Zobaczymy, jak on będzie dalej się zachowywał, czy w ciągu dnia te pory nadal będą zniwelowane. No, teraz efekt jest naprawdę, naprawdę przepiękny. Nie nadaje się on pod oczy. Mam wrażenie, że on wybił mi to zasinienie i podkreślił mi zmarszczki, linie mimiczne. Także będę go stosowała i testowała tylko i wyłącznie na moje pory, czyli na nos, na brodę oraz na policzki. I koniecznie dam Wam znać, co ja o tym myślę. A może pojawi się w moich ulubieńcach marca, kto wie. Zobaczymy. No i kochani, dobrnęliśmy do końca. Udało mi się wykonać cały makijaż tylko i wyłącznie kosmetykami, które znajdowały się w torbie. Jestem bardzo zadowolona z tego testu. Dawno nie używałam produktów z drogerii i tak naprawdę te wszystkie kosmetyki to były dla mnie nowości kosmetyczne. Wszystkie używałam po raz pierwszy, także jak na pierwszy raz makijaż wyszedł bardzo ładny. Jeżeli się Wam podoba tak również jak mi, to zachęcam Was do zostawienia kciuka w górę. Będzie mi bardzo miło. Jeżeli jeszcze zasubskrybujecie mój kanał. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie.